Magia przystawek, elektromagnetyczne dźwięki gitary. W muzycznym wszechświecie, gdzie każda nuta jest jak gwiazda na nieboskłonie, przystawki gitarowe są tajemniczymi artefaktami, ożywiającymi struny i zamieniającymi wibracje w magiczny sygnał elektryczny. To te małe elektromagnetyczne cuda kształtują brzmienie gitary, nadając jej charakter i duszę. Pod sceną gitara skrywa swój sekret. Cienkie cewki zwite przewodzącymi drutami, zamknięte w przystawkach. Gdy struny wibrują pod wpływem gry, przystawki stają się czułymi receptorami dźwięku, przekształcając delikatne drgania w potężny strumień elektronów. Single coil, te jaśniejsze stróżki dźwięku, ukazują gitaryście światło dzienne w blasku klarownych nut. Każda wibracja struny jest tłumaczona na przejrzysty język dźwięków, jakby muzyka była rozwiniętą powieścią, a każde zdanie opowiedziane z błyskiem melodii. Humbucker, zasłaniający się zasłoną ciepłych brzmień, chroni przed zakłóceniami elektromagnetycznymi, tworząc spokojną przystań dla tonów. To jak magiczny koc otulający gitarę, zapewniający przyjemne ciepło nawet w chłodniejszych harmoniach. W świecie gitarowych przystawek wybór staje się narzędziem artystycznego rzemiosła. Gitarzysta kształtuje swoje brzmienie jak rzeźbiarz marmur, wydobywając z instrumentu emocje i wyjątkowość. To niewidzialne pędzle malujące dźwięki na płótnie muzycznej podróży. Tak jak każdy rozdział ma swój koniec, tak i przystawki układają dźwiękową historię gitary. To elektromagnetyczne czary, które nadają ton i barwę, czyniąc każdy akord, każde solo magiczną wędrówką przez melodię. Przystawki, strażnicy dźwięku, którzy przenoszą nas do krainy nieodkrytych muzycznych możliwości. Rozdział 10. Przebudzenie Godra. Deszcz opadał gęsto na spiczaste dachy lasu, odbijając się od drzew i ziemi, tworząc płynną symfonię na ścieżkach rezerwatu Pazurek. W tym ponurym krajobrazie Godra, znany też jako Jacek Pełka, przemierzał leśne ścieżki jako swoje alter ego. Nosząc ciężką, czarną zbroję i maskę, poruszał się z cichą pewnością niczym cień w mroku. W ciemnych zakątkach lasu, gdzie sprawiedliwość była tylko wspomnieniem, Godra rozprawiał się z kryminalistami. Jego działania budziły mieszane uczucia wśród mieszkańców rezerwatu Pazurek. Jedni widzieli go jako zbawcę, obrońcę porządku, podczas gdy inni uważali za nielegalnego, samozwańczego bohatera. Ale dla Jacka Pełki Godra był jedynym środkiem zaradczym na niemoralność i chaos, który zagnieździł się w sercu lasu. W tę noc Godra miał stawić czoła nowemu zagrożeniu, które wyłoniło się z ciemnych zakątków polityki rezerwatu Pazurek. Szukając prawdy i sprawiedliwości, odkrył intrygę, która tkwiła w samym sercu lasu. Zrozumiał, że aby przywrócić porządek, musiał przekroczyć granice swoich wcześniejszych działań. W jednym z opuszczonych zakątków lasu, gdzie cienie ukrywały prawdę, Godra spotkał tajemniczą postać, która miała klucz do rozwikłania intrygi. Był to mentor, mędrzec ukryty w mroku, który przekazał mu starożytną mądrość słowiańskich przodków. Jego wzrok przeszywał ciemność, a mowa była pełna tajemnicy. Godra, ty jesteś tym, którego mieszkańcy rezerwatu Pazurek potrzebują w chwili zmierzchu. Twoja misja nie ogranicza się do walki z przestępczością. Jesteś strażnikiem równowagi między światem technonatury, polityki, a korzeniami słowiańskimi. Twoja moc tkwi w zrozumieniu, że prawdziwa siła leży w jedności tych elementów. Jacek Pełka, zakładając maskę Godry, przyjął na siebie nową rolę. Nie tylko obrońcy rezerwatu Pazurek przed cieniami przestępczości, ale również strażnika dziedzictwa i tożsamości narodowej. Jego misja nabrała nowego wymiaru, a oblicze Godry stało się symbolem jedności, której potrzebowało rozdarcie konfliktami społeczeństwo. Noc w lesie była długa, a Godra, nowy obrońca rezerwatu Pazurek, zdał sobie sprawę, że jego walka była nie tylko zewnętrzną bitwą, ale także wewnętrzną przemianą. Jego serce biło teraz w rytmie dziedzictwa, a dusza zjednoczona z korzeniami słowiańskimi. W cichym mroku, między gałęziami deszczu, Godra kontynuował swoją niekończącą się walkę, znany jako polski ambient, ale przede wszystkim jako obrońca wartości i jedności, na której opierała się ciągłość mieszkańców rezerwatu Pazurek. Dorobek życia, ślad w historii. Dyskografia to historia artysty zapisana w dźwiękach. To nie tylko kolekcja utworów, ale także ślad w historii muzyki i społeczeństwa.
Dorobek życia artysty to hołd złożony czasowi i ludzkiej wyobraźni. Jacek Pełka, zainspirowany różnorodnością form muzycznych, zwraca uwagę na to, że inteligencja muzyczna rozwija się poprzez eksplorację różnych aspektów dźwięku. W tym kontekście album staje się nie tylko pojedynczym dziełem sztuki, ale także krokiem w ewolucji artysty, który odnajduje się w dziedzinie, gdzie nuta prowadzi do pełnej dyskografii, a ta z kolei stanowi świadectwo artystycznej podróży od kołyski po starość.